Na dzień dzisiejszy mamy 32 polskich wystawców już zarejestrowanych i czekamy na kolejnych. Prawdopodobnie, jeżeli się zdecydują, będą to upominki i ozdobne opakowania. W tym samym czasie, co Paperwork, są targi Creative. I właśnie w edycji 2017 będziemy mieli 4 polskie firmy. Może to niedużo, ale w ubiegłym roku były 2, w tym roku, w następnej edycji, czyli w styczniu 2017 już będą 4 firmy, być może jeszcze się zgłoszą, także bardzo nas to cieszy. Czyli już 50% wzrostu. Czyli już 50%, tak. Zainteresowanie jest ogromne, w tej chwili już są kłopoty z powierzchnią wystawienniczą. I tutaj serdecznie zapraszam, bo i Christmas, ponieważ odbywają się w tym samym czasie praktycznie, do odwiedzenia zarówno Christmas, jak i Paper. W tej chwili, jak już mówiono na konferencji, jest tak zwany waiting list, czyli lista oczekujących, czyli mamy już firmy, które chcą się wystawić, a już nie ma dla nich miejsca, więc czekają, czy czasem ktoś nie zrezygnuje. Tradycyjnie organizujemy wyjazdy, jest to zarówno wyjazd autokarowy, jak i wyjazd samolotowy, także w styczniu również zapraszamy do wspólnego wyjazdu. Ceny są takie same i atmosfera zawsze jest bardzo pozytywna. I jest możliwość polecenia samolotem, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy, już oferta znajduje się na naszej stronie. Także zapraszamy, dlatego że ilość miejsc jest ograniczona. Także im wcześniej załatwimy, tym lepiej, ponieważ przed samymi targami bardzo rosną ceny biletów. W związku z tym, żeby skorzystać, zapraszamy już dzisiaj.